No to siemano, mamy 22 lutego, czyli co, pompa jest w końcu zrobiona tak jak należy, wtryski ustawione, w pompie nie było dobrego nic, dlatego tak palił. Także co, ustawiony po swojemu, gdyż żaden mechanik nie chciał mi pomóc. A sugerowałem się tymi filmikami od pana Franka i od Przemo Traktor z kanału na YouTubie. No i jak widać, dobrze wytłumaczyli na filmiku, zrobiłem tak jak oni. No i chodzi w końcu. Jedyne co jest do wymiany, widzę, to ten przewód paliwowy jeden, bo jest to nakrętka spękana tu u góry i mi cieknie ropa z tego. Dobra, ja sobie to przykręcę, pokażę wam jak pali teraz. Ale to chwila. No i dobra, przykręcona. On to już chwilkę pochodził wcześniej. Także gaz i cyk. O, ty dziadu, ty. O, nowa cewka za 110 zł i tak się dzieje. No, widać, ładnie chodzi, tylko według mnie jest jeszcze troszkę ten zapłon do poprawy, bo troszkę jakby słabawo na oboty wchodzi, ale to się ogarnie już. O, ten wentylator tu. Jak widać, ropa się trochę sączy, także jeszcze się ten przewód kupi nowy i tyle no. Jest, jak się umie liczyć, to trzeba liczyć na samego siebie i tyle. W czasach nie pomoże. No i dobra. Jutro się jeszcze ten przewód założy i ma być zrobiony samemu, także satysfakcja gwarantowana. Olej do pompy wlany. Mechanik kazał wlać 200 ml. Pompiarz kazał wlać 300. Więc wlałem po swojemu i wlałem 250. O. No i będzie. Dobra, na razie tyle. Cześć.